jeszcze raz? Okej. W sumie zastanawiam się, czy nie możemy zwiększyć tego obiektywu po prostu. Jak to zwiększyć? Czy chcesz, żeby było tak, był szeroki? Nie rozumiem. Obiektyw. No, że jest szeroki obiektyw. No to bardzo dobrze. Bo nas widać wtedy. Ale patrz, nawet ciebie obejmuje. Jestem pod wrażeniem. A jestem taki gruby, że jest pod wrażeniem, że obejmuje. Nie. Cześć, siemanko, z tej strony Michimi i dzisiaj sobie nagrywamy challenge z Julią. Tak jest, tak będziemy sobie nagrywali dzisiaj, bo oczywiście po tytule nie możecie wywnioskować, że to jest Chubby Bunny Challenge. Więc nagrywamy dzisiaj Chubby Bunny Challenge, otwieramy sobie paczkę, wsypujemy tutaj. Niech to wyjdzie. Pyszka, patrzcie jaka pychota, pychota. Dobra, teraz twoja kolejne otworzenie. Tylko nie pokazuj marki. Nikt nie wie, co to jest. Nikt nie wie, co to jest. Śmierci Chinami. Bardzo fajnie ten szelest działa na audio, widzę. Widzę, że przy montażu bardzo będę się cieszył z tym, że używam szeleszczących przedmiotów. Musisz wrzucić takiego postprodukcyjnego Kacpra. Dobra! Mamy już tutaj wyciągnięte nasze Chubby Bunny challenge'owe pianki. Żaden królik nie ucierpiał w trakcie robienia tego filmiku. Tak jest! Dobra, więc zaczynamy. Zaczynaj pierwszy. Dlaczego ja? Ty zaczynaj. Panie przodem. Panowie tyłem. No dawaj. Okej. Czyli w zasadzie polega to na tym, że muszę sobie wpakować piankę do ust i powiedzieć Chubby Bunny. Tak. Okay. Dokładnie. Okej. Zostawcie łapkę w górę. Wy tam co tam siedzicie. I wy też zostawcie łapkę w górę. Chubby Bunny. Quality content! Chubby Bunny. Ciężko tego nie zjeść, bo to jest tak słodkie. No. No dawaj, Chubby Bunny. Chubby Bunny. Świetnie! Należy się za to łapka w górę, jak jeszcze nie zostawiłeś łapki w górę. Chubby Bunny. Co my robimy ze swoim życiem? No Chubby Bunny. Czekaj. Myślę. Chubby Bunny. O co chodzi? Mam pojemne policzki. Chubby Bunny. Oh yeah. To ile mi zajmuje wsadzenie pianki, powiedzcie nie Chubby Bunny, to jest jakieś 2 sekundy, a jej jakieś 30. Dlatego, że staram się nie udusić w międzyczasie. A, okej. Okay. Zresztą nie mam tak pojemnych policzków. Widzicie? Ja to mam pojemne policzki. Chubby Bunny. Ale wiesz, że potem może na drugą stronę. Mhm. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Będzie licznik, bo w sumie nie policzyłem ile tych pianek wsadzamy, ale... W sumie... Nie jest napisane, jak jest. W postprodukcji zobaczę. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Wow! Ała! No to boli. Ej, ale nie, mnie nie usta, mnie zęby od tego cukru bolą. Chubby Bunny. Co się robi dla wyświetleń na YouTubie? Chubby Bunny. Chubby Bunny! Ja muszę przesunąć lekko kamerę. No. Teraz ty starasz nagrywać. Przy okazji wezmę ją od nogi. Kolano mi przeskoczyło. Szybko myślnie zęby od tego cukru bolu. Kto to wymyślił, kurde? Chubby Bunny. Jak coś to wypój. Chubby Bunny. One nie chcą się trzymać po swoich stronach. Mhm. Dlatego mi to tyle zajmuje. Chubby Bunny. Chubby Bunny! To mogłoby równo... Wrzucił trzymać. To równo do, równie dobrze by można nazwać nie zeżygaj się challenge. Ja już czuję tą próchnicę na moich zębach. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Dobra, wiecie co? Oh shit! What up?
Chcesz może moje? Chętnie ci oddam. A więc... Czy ty swoje zjadłaś? Tak. Wygrałeś. No chyba jednak nie. No ja wyplułem, no. Ty swoje zjadłaś. Weź. Kurde. I bez kitu. To wyskoczył? Chodź. No, byłaś tam. Byłaś. Spytacie się pewnie, czy żałujemy. Otóż... Otóż tak. Bardzo! Powiem szczerze, że się zastanawiałem zawsze, jak mówili, o, Chubby Bunny Challenge, taki zły challenge. Mówię, no, no nie jest on jakoś bardzo, znaczy nie jest jakoś inteligentny. No masz rację, challenge nie może być inteligentny, ale tobie by się przydało. Ale też nie jest jakoś taki okropny, nie? Na przykład Condom Challenge, gdzie sobie zakładali prezerwatywy na głowę. Ale to jednak nie był dobry pomysł. I już wiem, dlaczego ludzie mówią, że to jest okropny challenge, bo on jest naprawdę obrzydliwy. Obrzydliwy jest. I nie do końca dla tych, co oglądają, bo dla tych, co oglądają też może być. Ale dla tych, co to robią! Zawsze masz tą jedną sekundę szansy, że się udławisz. Cukrem. Nie rób się tego w domu. Nominuję was wszystkich do zrobienia Chubby Bunny Challenge i podeślijcie mi na Instagramie. Za krótki film wyszedł, trzeba coś śmiesznego zrobić. Set sobie to do nosa. Ty byś mogła tworzyć wszystkie kanały na YouTubie. Wszystkie by osiągnęły sukces. Wiem, czego oczekuje konsument po prostu. Rozumiem, tak? Rozumiem. To robię na YouTubie o 3 w nocy. Przegląda całego YouTube'a i patrzy, co tak naprawdę ludzie chcą na tym YouTubie. Edukacja? Rozwój własnej osoby? Nie! Challenge! Powinni z tego zrobić Chubby Bunny Challenge. Też by było za słodko moim zdaniem. No, jeszcze ale... bardziej, wydaje mi się, poza tym by, wiesz, to są małe takie... Znaczy, minus jest taki, że to jest śliskie. Na pierwszym miejscu super. Któż by się spodziewał? Świetnie. Będę musiał to zamazać. Czy ja co tutaj było w składzie? Cukier. Powiem tak, żałość, cringe, zażenowanie, to jest to, co czuję w tej chwili. Teraz wiesz, jak się czują ci wszyscy youtuberowie, którzy... Youtuberzy. Wypadło mi to z ust, tak. I to się dalej nagrywa? Nagrywa się dalej. Tak. Byłoby śmiesznie, gdybyśmy nagrali to bez dźwięku. By można podstawić tam jakieś różne śmieszne rzeczy. Tak. Ale się... Albo w postprodukcji zrobić taką narrację. Kasper wziął 10 pianek do ust. To by było dobre. No. W tej chwili Kasper bierze 10 pianek do ust. Nie wiem. Życie przelatuje mu przecież. Chcę zdobyć wyświetlenia! Zastanawiam się, po co to zrobi? Po co on to zrobił? Czy te 10 więcej wyświetleń jest warte tego, co właśnie zrobił? Otóż nie! Jestem ciekawy, czy naprawdę tak wyglądają wszystkie challenge, które oni nagrywają. Tak, panika i prawdopodobieństwo śmierci z każdym odcinkiem. Dlatego zostaw łapkę w górę za nasze poświęcenie, bo tutaj dosłownie stawiamy na szali nasze życia. Rozumiecie to? Nasze życia, nasze własne. Więc zostaw łapkę w górę i ty tam też zostaw łapkę w górę i ty... Zostaw łapkę w górę! W sumie nie tylko życia, też wizytę u dentysty. Wizerunki. Pa! Zdrówka? To już jest koniec tego filmiku. Teraz na pewno. Teraz na pewno. Powinieneś z takim ostatnim kichnięciem zrobić czarny ekran. Right on the wrist.